Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oficjalnie zniknął z mapy miasta. Oczywiście nie oznacza to, że miasto rezygnuje z gospodarowania mieniem komunalnym. Wręcz przeciwnie, stawia na ewolucję w ramach funkcjonujących przepisów, które niejako wymusiły transformację. W miejsce ZGKiM powstały dwa odrębne byty formalnoprawne, które między sobą podzieliły dotychczasowe kompetencje zakładu. Oficjalnie mamy więc w Zielonej Górze Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Jesteśmy już po tej restrukturyzacji, która trwała kilka miesięcy. Osobno dzisiaj prowadzimy gospodarkę odpadami i utrzymanie zieleni, i osobno sprawy wszystkie mieszkaniowe. I te nasze czynności miały służyć temu, żeby mieszkańcy nie odczuli w bieżących kontaktach z ZGKiM-em przy różnego rodzaju płatnościach i rozliczeniach żadnych zmian. I myślę, że tak jest, bo to jest dla nas wyzwanie, żeby to organizacyjnie wszystko spiąć, natomiast mieszkańcy tutaj nie powinni odczuć żadnych zmian. Obie instytucje mieszczą się w budynkach dotychczasowego ZGKiM. Co najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, właściwie nic się nie zmienia. Petenci przyjmowani są nadal na Alei Zjednoczenia. Nie zmieniają się też numery telefonów czy kont bankowych dla odbiorców usług zakładów. Dla mieszkańców się nic nie zmieniło. Nawet konta do opłacenia czynszu zostały te same. Wszystko jak było do tej pory, tak jest. Siedziba się też nie zmieniła, i dyrekcji, i ABM-ów, i ZWM-u. Czyli dla mieszkańca nie ma to żadnego znaczenia, żadnego utrudnienia w funkcjonowaniu mieszkańcy nie będą mieli. Dodajmy, że w wyniku podziału ZGKiM nie została zredukowana jego załoga oraz nie zmieniły się warunki finansowe pracowników, których status został wydyskutowany i wypracowany podczas konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w byłym już ZGKiM.